Dobry wieczór przed mikrofonem Andrzej Sowa. 24 lutego 1953 roku został stracony po długim procesie generał August Emil Fieldorf, pseudonim NIL, szef KEDYWU Komendy Głównej Armii Krajowej. Nie wiadomo, gdzie spoczywają doczesne szczątki bestialsko zamordowanego generała. Wiemy, że gdzieś zbiorowi mugile. Tylko gdzie? Odpowiedź na takie pytanie chce znać nasz słuchacz. Jan Ziarno z Ostrołęki, który pisze do nas, do polskiego radia, w imieniu swoim i swoich kolegów. Apeluję o ujawnienie tajemnicy rządowej kryjącej miejsce pochówku szczątków generała Armii Krajowej Augusta Emila Fildorfa, Nila. Jednego z najwybitniejszych żołnierzy Armii Krajowej, oraz domagam się urządzenia mu pogrzebu godnego bohatera walko niepodległą Polskę. Generał August Emil Fildorf Nil, szef KDW, komendy głównej Armii Krajowej, kierujący akcją zamachów na hitlerowców, został po wojnie przez komunistów fałszywie oskarżony o współpracę z Niemcami, skazany na karę śmierci. I stracony dnia 24 lutego 1953 roku w więzieniu Mokotowskim w Warszawie. Do dnia dzisiejszego miejsce pochówku generała jest przez wszystkie kolejne rządy w kraju ukrywane przed rodziną i społeczeństwem. Obowiązkiem władz jest ujawnić pełną dokumentację, gdzie i jak zamordowano generała Augusta Emila Fildorfa, gdzie pochowano jego szczątki, a następnie ekshumować się i urządzić pogrzeb godny bohatera walk o niepodległość Polski. Jan Ziarno Czy miejsce pochówku generała Augusta Emila Fildorfa Nila jest przez wszystkie kolejne rządy w kraju ukrywane, jak pisze nasz słuchacz? Zanim spróbujemy odpowiedzieć na to pytanie, przekażmy kilka podstawowych faktów z życia naszego bohatera. August Emil Fildorf urodził się w roku 1895 w Krakowie, w rodzinie robotniczej. Od roku 1912 działał w Związku Strzeleckim, a następnie przemierzył cały szlak bojowy I Brygady Legionów. Brał udział w 27 bitwach. W czasie kampanii wrześniowej dowodził 51 Pułkiem Strzelców Kresowych. Został odznaczony Orderem Virtuti Militari. Po klęsce wrześniowej został internowany na Węgrzech, ale zdołał przedostać się do Francji, do polskiego wojska, a już rok później wraca do kraju. Pełni ważne funkcje w Polskim Wojsku Podziemnym, czyli w Armii Krajowej. W roku 1942 zostaje komendantem Kedywu, a w 1945 roku przez kilka miesięcy kieruje organizacją Nie. Aresztowany przez Sowietów. Przez ponad dwa lata był więziony za Uralem, chociaż nie został rozpoznany. Po powrocie do kraju ujawnił swoją działalność i w roku 1949 został aresztowany. W 1952 roku został skazany na karę śmierci, a wyrok wykonano, jak już wspomnieliśmy, 24 lutego 1953 roku. Maria Fildorf-Czarska, córka generała Nila. Jacież był bardzo prawym człowiekiem, nie znosił kłamstwa. Wesoły, szczupły, bardzo przystojny, miał wielkie powodzenie w kobiet. I był bardzo prawym człowiekiem. I te wszystkie dokumenty, i te wszystkie opinie, też to można sięgnąć do dokumentów, które się zachowały w Ministerstwie obrony narodowej jeszcze z czasów przedwojennych i z pierwszej wojny światowej. Już był bardzo dzielnym człowiekiem, człowiekiem honoru. Kochał bardzo i czystnie. W studiu profesor Wiesław Jan Wysocki. Panie profesorze, czy ktokolwiek wie w Polsce, gdzie spoczywają doczesne szczątki naszego bohatera narodowego? Nie on jeden przecież. Tysiące podobnych ludzi w zupełnie niewiadomych miejscach spoczywa. I chyba nie sposób jednak znaleźć, wskazać miejsce, gdzie został złożony do dołu śmierci. Między innymi Powąski, stąd też właśnie tam znajduje się symboliczny grup ufundowany przez ministra obrony narodowej jaruzelskiego. W roku, panie profesorze, 1972. Targi długie były targi o napis na płycie nagrobnej. Dzisiaj, gdyby to wszystko przypomnieć, to jest to bardzo żenujące i wręcz powiedziałbym ubliżające. Wysłannik generała Wojciecha Jaruzelskiego, kiedy zjadził się u wdowy po generale Fildorfie, świętej pamięci, już też pani Janiny Fildorfowej, powiedział: Prawdopodobnie pani mąż został pochowany w jednej ze zbiorowych mogił na powązkach. Możemy nawet dokonać ekshumacji, ale chcemy pani oszczędzić jednak kolejnych przykrości, no i do tej ekshumacji nie doszło. Zresztą czy w ogóle znaleziono by generała bestialsko zamordowanego wraz z innymi zamordowanymi, wówczas gdyby do tej ekskumacji doszło? To był 53 rok i już nabrano dobrej wprawy w zacieraniu. Chowano przecież wówczas pod płotem, zewnętrznym, płotem cmentarza powązkowskiego, wojskowego. Potem ten teren się przesunął. To jest mniej więcej dzisiaj kwatera Eł, tak zwana Łączka, gdzie znajduje się pomnik pomordowanych w tym okresie. Panie profesorze, kto dokonywał tej zbrodni? Wiadomo, że no, generał Fielder, jak i inni patrioci byli sądzeni. Niektórzy z tych oprawców jeszcze żyją. To jest feiga Mindla Danielak, znana jako Helena Wolińska, dziś Wolińska Brus która korzysta z praw demokracji angielskiej, brytyjskiej. Panie profesorze, a kto dokonywał tych już ostatecznych zbrodni, to znaczy rozstrzeliwał skazanych? Generała powieszono, zęcano się nad nim jeszcze wcześniej, dlatego że chciano go upokorzyć, chciano, żeby wysłuchał wyroku na kolanach opierał się, to podobno skatowano go i połamano kości, i powieszono już zwłoki. Natomiast jeżeli o egzekucję chodzi, jest takie miejsce, dzisiaj za murami Rakowieckiej upamiętnione, gdzie strażnicy prowadząc więźnia w pewnym momencie schodzili po schodkach, więźni musiał się pochylić ze względu na to, żeby nie głową nie uderzyć w framugę, i w tym momencie z tyłu padał strzał metodą katyńską, bo to jest najwłaściwsze, chyba, określenie. No właśnie, ale kto tej egzekucji dokonywał? Byli jakiś zawodowi kaci, czy korzystano z jakichś więźniów, jeńców? Przypuszczam, że pracownicy UP. Nie żyje już wiele lat komendant więzienia na ulicy Rakowieckiej, ale być może tacy oprawcy jeszcze żyją. To jest co prawda, 52 lata od wykonania wyroku na generale w Hildorfie. Z akt wynika, że już nie żyją, przynajmniej ci, których podpisy figurują w dokumentach na różnych etapach. Wyrok śmierci został wykonany na podstawie sfabrykowanego oskarżenia, które to oskarżenie zostało po czterech latach umorzone z powodu braku dowodu winy. Niemniej jednak wyrok śmierci na moim ojcu został wykonany. To było 24 lutego 1953 roku ponieważ został pozbawiony praw obywatelskich wtedy ja byłam w prokuraturze to mnie o tym powiadomiono że został pozbawiony praw publicznych w związku z tym nie wydano zwłok rodzinie i nie ujawniono miejsca pochowania i to tak trwało myśmy domagali się chodzili ale to nie odnosiło żadnego skutku. W 1957 roku umorzono postępowanie z powodu braku dowodu winy. Niemniej jednak powiedziano nam, że nie wiadomo gdzie ojciec został pochowany. No ale moja mama nie dawała za wygrane i wystąpiła do Ministerstwa Obrony Narodowej, do ministra ówczesnego generała Jaruzelskiego z prośbą, aby pomógł ustalić miejsce pochowania mojego ojca. 10 marca 1972 roku odpowiedziano, że na prośbę obywatelki skierowaną do ministra obrony narodowej w sprawie odnalezienia miejsca pogrzebania zwłoki i męża, Augusta Emila Fildorfa, uprzejmie informują, że zostały podjęte stosowne czynności w celu wyjaśnienia tej sprawy. O wynikach ustaleń zostanie obywatelka powiadomiona w późniejszym czasie. I to szef gabinetu ministra obrony narodowej, pułkownik dyplomowany Zbigniew Czerwiński podpisał. Potem do mamy przyjechało dwóch pułkowników i powiedzieli, że nie zostało ustalone miejsce. Już później na piśmie nic nie było, tylko że miejsce pochowania nie zostało ustalone. Panie profesorze, dlaczego reżim komunistyczny tak bardzo nienawidził ludzi typu właśnie generał Fildorf? Życiorys można powiedzieć typowy. Legiony, służba wojskowa w czasach II Rzeczypospolitej, chwalebny udział w polskiej wojnie obronnej, no i dalej w armii polskiej, polskiego państwa podziemnego. Czyli można powiedzieć życiorys piękny. Urodzony w 20 marca 1895 roku w Krakowie, w patriotycznej rodzinie. Generał Fieldorf był takim typowym Polakiem, jak to się mówiło wówczas... Wolna Polska ich zobowiązywała, bardzo zobowiązywała, to jest chyba powiedzenie Kazimierza Wyki, aż do najwyższej ofiary. To człowiek z imperatywem wewnętrznym, ale podpowie sobie na odrobinę cynizmu. Komunizm nie od razu nienawidził. To był naprawdę taki system, który próbował też człowieka najpierw zdobyć. Elementy, które w biografię Fildorfa tworzyły, właśnie legiony, morale wysokie, by sobie zawłaszczyli i próbowali to zrobić, proponując, by Fildorf poszedł na usługi, na współpracę. Dzisiaj wiemy, że chodziło o piątą komendę winu. Miał być tym, który uwiarygadnia ubecką działalność. Nie poszedł na to, okazał się człowiekiem niezłomnym. No to wtedy dopiero nienawiść. Się pokazała w całej pełni. Generał August Emil Fildow, szef KDW, komendy głównej Armii Krajowej, po wojnie zostaje schwytany i wywieziony za Ural do Sowietów. Ale Sowieci go nie rozpoznali. Jemu się udało stamtąd wrócić. Czyli nasi skazują na śmierć i mordują takich bohaterów, których wrogom nie udało się pokonać. Sowieci go nie rozpoznali. On tak się znakomicie maskował. Dlatego udało mu się wrócić. wrócić, kiedy chciano go zwerbować i on napisał do żony, że ja z tego nie wyjdę, bo ja otrzymałem propozycję współpracy. Przecież on sam się zgłosił, ujawnił się. Wydawało się, że jest człowiekiem, raz, schorowanym, nieaktywnym. Co więcej, ma na swoim koncie tylko zasługi w walce. No, wyłączywszy to niektóre, niewątpliwie było skierowane przeciwko Związkowi Sowieckiemu na wypadek nowej okupacji. Jego dawni dowódcy zachęcali go do tego i okazało się, że był tak bardzo niebezpieczny, że przez wiele miesięcy inwigilowano go najpierw, licząc, że doprowadzi do jakiegoś ośrodka urojonego, a ponieważ zgłosił się, ujawnił wszystko. Łącznie ze swoim stopniem i nazwiskiem, próbował oficjalnie załatwić zwolnienie z wojska, żeby to wszystko odbywało się zgodnie z procedurą. No i nieoczekiwanie zostaje zresztą też podstępnie ujęty, aresztowany. Potem więzienie parodia procesu. Sąd postanowił Fildorfa Augusta Emila uznać winnym czynów zarzucanych mu aktem oskarżenia, i za to na zasadzie artykułu pierwszego, punkt pierwszy. Dekretu z 31 sierpnia 1944 roku o wymierzeniu kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy skazać go na karę śmierci. Na zasadzie artykułu pierwszego cytowanego dekretu orzec utratę praw publicznych i obywatelskich, praw honorowych na zawsze oraz przepadek całego mienia. Kosztami postępowania w sprawie i opłatami sądowymi obciążyć skarb państwa. Działalność oskarżonego Fildorfa wypełni kwalifikację prawną artykułu 1 punkt 1 dekretu z 31 sierpnia 1944 roku. Oskarżony wydał rozkazy, instrukcje i wytyczne podległym sobie jako szefowi KDW komendy głównej AK, jednostkom mordowania partyzantów radzieckich, lewicowych podziemnych ugrupowań niepodległościowych i poszczególnych działaczy PPR, Gwardii i Armii Ludowej. Działalność ta dokonywana była w interesie rodzimej reakcji i hitlerowskiego państwa niemieckiego. Osłabiała bowiem w znacznym stopniu siłę prawdziwie rewolucyjnych organizacji walczących z wrogiem. Poprzez swoją działalność, na jego zlecenie i za jego zgodą, dokonywane były zabójstwa jeńców wojennych, osób wojskowych i ludności cywilnej. Przechodząc do wymiaru kary, sąd nie znalazł żadnych okoliczności, które mogłyby złagodzić winę oskarżonego. Ogrom popełnionych przestępstw, a materiał dowodowy odsłonił zaledwie część dokonanych zbrodni, obciąża oskarżonego Fildorfa. Oskarżonego Fildorfa obciąża nie tylko krew przelanych ofiar, bratobójczych mordów, a nawet krew ofiar mordowanych przez faszystów niemieckich, gdyż działalnością swą oskarżony utrudniał szybsze wyzwolenie kraju. Oskarżony Fildorf ponosi również znaczną odpowiedzialność za zbrodnie góry AK, odgrywał bowiem w komendzie głównej ważną rolę. Biorąc pod uwagę olbrzymi ciężar zbrodni, sąd uznał za niezbędne całkowite wyeliminowanie oskarżonego ze społeczeństwa, orzekając karę śmierci. Wnoszę o uchylenie wyroku Sądu Wojewódzkiego dla Miasta Stołecznego Warszawy z 16 kwietnia 1952 roku, mocą którego na podstawie artykułu 1, punkt 1 dekretu z 31 sierpnia 1944 roku skazany zostałem na karę śmierci przez uniewinnienie mnie z zarzucanego mi czynu, a to wobec niedokonania przeze mnie. Zarzuconego mi przestępstwa. Uzasadnienie. Wyrok sądu wojewódzkiego dla miasta stołecznego Warszawy uważam za niesłuszny z zasad następujących. Sąd oparł wyrok przede wszystkim na przesłankach politycznych. Byłem całe życie moje żołnierzem i nigdy udziału w życiu politycznym nie brałem. W żadnych politycznych konferencjach udziału nie brałem. Jak również nie byłem informowany o żadnych posunięciach komendy głównej AK. Działalność moja ograniczała się wyłącznie do działalności techniczno-wojskowej. Kedyw Komendy Głównej AK miał za zadanie wyłącznie dywersyjną walkę z Niemcami. August Emil Fildorf. 20 października 1952 roku Sąd Najwyższy w składzie przewodniczący, sędzia Sądu Najwyższego dr Emil Merz, sprawozdawca, sędziowie Sądu Najwyższego Auskaller, Andriejew, przy udziale wiceprokuratora generalnej prokuratury PRL Kernowej i asystenta sądowego Zeidler, jako protokolanta na rozprawie rewizyjnej niejawnej w sprawie generała Fildorfa. Zważył, co następuje: zarzut rewizji, braku świadomości oskarżonego, że nie może się ostać w świetle treści nadsyłanych sprawozdań, któremu przedstawiono czy to w oryginale, czy też w odpisie, które były podstawą periodycznych odpraw oraz nakładanych kontyngentów i wytycznych, oraz w świetle zeznań świadków Władysława Liniarskiego i Tadeusza Grzmielewskiego, którym sąd pierwszej instancji słusznie dał wiarę. Z wymienionych sprawozdań wynika, iż kedywy terenowe zajmowały się przede wszystkim masowymi mordami partyzantów radzieckich i członków PPR, Gwardii Ludowej i Armii Ludowej oraz Żydów. Ta akcja stanowiła główną ich działalność, nie zaś walka z okupantem, o której zeznaje świadek Tadeusz Grzmielewski, że likwidacja komunistów i partyzantów przewyższała likwidację gestapowców. Charakterystyczne jest też, że we wspomnianych kontyngentach powtarza się stale nie atakować członków Wehrmachtu. Natomiast w tychże samych kontyngentach znajduje się rozkaz wstrzymania bojowych aktów dywersyjnych na linie komunikacyjne wykorzystywane dla transportu na kierunku wschód-zachód, co niewątpliwie szło na rękę okupantowi, wobec czego uznano go winnym tego przestępstwa, wymierzając mu karę śmierci. Do prezydenta Bieruta, Warszawa, Belweder. Prośba ojca w sprawie łaski dla skazanego na karę śmierci. Dostojny obywatelu prezydencie, doszła mnie tragiczna wiadomość, że wyrok Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie, skazujący mego syna Augusta Emila Fildorfa dwojga imion na karę śmierci, został w ostatnich dniach zatwierdzony przez Najwyższy Sąd Wojskowy. Jestem starcem liczącym 87 lat życia, emerytowanym maszynistą kolejowym, pochodzenia czysto robotniczego. W okresie okupacji straciłem syna Jana, lotnika, który został zamordowany w obozie koncentracyjnym w Gross-Rosen. Żona moja Agnieszka zmarła w roku 1941, do czego przyczyniła się sytuacja i losy aresztowanego przez hitlerowców syna. Obecna wiadomość o grozie śmierci, która zawisła nad głową drugiego z mych dzieci, jest z kolei dla mnie ciosem już nie do zniesienia. Zwracam się tedy ja, zgrzybiały starzec, do dostojnego obywatela prezydenta z najgorętszą prośbą ojcowskiego serca o skorzystanie z konstytucyjnego prawa łaski w stosunku do mego syna Augusta Emila II imion Fildorfa. Kraków dnia 24 października 1952 roku Andrzej Fildorf Podobną prośbę o łaskę wystosowała do Bieruta żona generała Janina Fildorf 8 grudnia 1952 roku Sąd Wojewódzki dla Miasta Stołecznego Warszawy Wydział IV Karny w składzie przewodniczący sędzia Maria Górowska ławnicy Michał Szymański i Bolesław Malinowski na posiedzeniu niejawnym w sprawie Augusta Emila Fildorfa postanowił akta sprawy wraz z opinią w sprawie ułaskawienia przedstawić Sądowi Najwyższemu. Skazany Fildorf na łaskę nie zasługuje. Skazany wykazał natężenie woli przestępczej. Skazany człowiek bardzo inteligentny w pełni zdawał sobie sprawę z dokonywanych w terenie morderstw. Z ich charakteru politycznego i ich skutków dla walki wyzwoleńczej narodu polskiego. Przewód Sądowy wykazał udział skazanego w inicjowaniu i kierowaniu walką Armii Krajowej przeciwko bojownikom o wolność i wyzwolenie społeczne. Udział w poufnych naradach brali tylko Burkomorowski, Pełczyński i skazany Fildorf. Udowodnione materiałami sprawy morderstwa około tysiące antyfaszystów tylko w części obrazują faktyczną zbrodnię, którą obciążają oskarżonego, materiał zebrany dotyczy tylko pewnych okresów czasu i tylko części terenu kraju. Swą działalnością oskarżony przyczynił się także do popełnienia zbrodni przez wielu uczciwych Polaków, nieświadomych celów i zadań góry AK. Zdaniem sądu nie istnieje możliwość resocjalizacji skazanego, uwzględniając także aspekt polityczny sprawy, szef Kedywu Komendy Głównej Armii Krajowej, na łaskę nie zasługuje. Na tym poziomie procesowym możemy mówić o zbrodni sądowej, a odrzucenie prośby o łaskawienie było ewidentną zbrodnią stanu. Panie profesorze, czy generał Fildor został zrehabilitowany w roku 1958? Czy to była taka rehabilitacja z konieczności? Generał Emil Fildorf nie potrzebował rehabilitacji. Sentencja sądowa stwierdziła, że wyrok wydany na niego, wyrok śmierci, był po prostu nieprawdą. Był tylko stwierdzeniem, że generał tych czynów zarzucanych mu nie popełnił. W sensie proceduralnym można mówić, że został oczyszczony z zarzutów, jakie mu stawiano, ale te zarzuty od początku były kłamliwe, fałszywe. Z pracy Stanisława Marata i Jacka Snopkiewicza, Zbrodnia. Sprawa rehabilitacji generała Fildorfa toczyła się wiele lat. 16 marca 1957 roku Sąd Wojewódzki dla miasta stołecznego Warszawy uniewinnił Władysława Linarskiego, Mścisława oskarżonego z dekretu sierpniowego. Świadectwo o prawdzie, że Armia Krajowa walczyła z Niemcami dali świadkowie m.in. Józef Rybicki, Kazimierz Moczarski, Władysław Bartoszewski, Tadeusz Grzmielewski zeznał, że jego poprzednie zeznania zostały na nim wymuszone. Sąd podał w wątpliwość autentyczność dokumentów, którym w śledztwie posługiwali się oficerowie MBP. 8 kwietnia 1957 roku Generalna Prokuratura wystąpiła z wnioskiem o wznowienie postępowania na korzyść skazanego. 16 i 20 sierpnia 1957 roku Władysław Liniarski odwołał przed wiceprokuratorem prokuratury generalnej Stanisławem Krygielem zeznania wymuszone w śledztwie przeciwko generałowi Fildorfowi. 4 lipca 1958 roku wiceprokurator generalnej prokuratury Stanisław Krygiel postanowił umorzyć śledztwo wobec braku dowodów winy podejrzanego Augusta Emila Fildorfa. Tegoż dnia prokurator Krygiel polecił zszyć akta i przekazać je do archiwum. Wspominał generał Walter Jankę, który siedział kiedyś chyba w jednej celi z generałem Fildorfem, ale miał więcej szczęścia, bo przeżył i on mówi, że on też wyszedł z więzienia i też został tak teoretycznie oczyszczony, tylko nigdzie pracy nie mógł znaleźć, bo wszędzie patrzyli na niego jako na więźnia, na człowieka, który jednak siedział w więzieniu, był skazany. Prawomocnym wyrokiem. Natomiast warto chwilę zastanowić się nad decyzją ówczesnego ministra obrony narodowej co do symbolicznej mogiły, pomnika generała Fildorfa. Były oczywiście targi o to, jaki ma napis. Chodziło mamie o to, żeby było napisane zgodne z prawdą, jaki mój ojciec był, no ale nie było takich możliwości. W końcu wydano zezwolenie na ustawienie takiego nagrobkę i to ufundowało wojsko polskie. Po wąskach, tak, to jest symboliczny grób. I tam jest napis, zresztą bardzo długo mama o to walczyła, żeby był szef dywu, bo chciano ograniczyć się tylko do 51 pułku. To jest jakiś akt, który można nazwać półśrodkiem. Tak jak w roku 89 półśrodkiem była w przeddzień w rocznicy bitwy na Monte Cassino wizyta generała Jaruzelskiego i złożenie kwiatów na grobie generała Ducha. No bo zabrakło już odwagi, żeby do grobu generała Andersa podejść. To jest mniej więcej ten sam szczebel odwagi. Przeczytam jak wyglądał kompromisowy tekst tablicy. Świętej pamięci August Emil Fildorf, pseudonim Nil, generał brygady, urodzony 20 marca 1895 roku, zmarł śmiercią tragiczną 24 lutego 1953 roku, dowódca 51 Pułku Piechoty, szef KDW Komendy Głównej AK, zrehabilitowany pośmiertnie. Generałowa pani Janina Fildorfowa wywalczyła jednak swoje. Że było w zasadzie prawie wszystko, co chciała. Czy w tamtych realiach Nie mogło, Poszło być na ustępstwa jednak. Zgoda, Nie ale panie profesorze, to był rok 1972, w roku Prosperity Gierka, kiedy wydawało się, że system komunistyczny już teraz zatriumfuje w pełni. Ja myślę, że to było jednak duże osiągnięcie pani Janiny Fildorfowej i tutaj jednak, wyraziłbym się ciepło, o ówczesnym ministrze obrony narodowej niezależnie od tego, jak go później oceniano. Ale dziś ta płyta już zmieniona przez rodzinę inaczej brzmi. W świętej pamięci generał Brygady August Emil Fildorf Nil urodzony w 1895 roku, żołnierz pierwszej brygady Legionów, uczestnik wojen 1920 i 1939, dowódca 51 pułku piechoty, szef kierownictwa dywersji komendy głównej AK zamordowany w więzieniu mokotowskim 24 lutego 1953 roku. Jednak różnice są. Tak, no bo żyjemy trochę w innych czasach. Nie chcę tu być adwokatem dawnej epoki, ale ten pułkownik, który był tym łącznikiem między generałem Jaruzelskim a panią Fildorfową, mówił, niech się pani zgodzi, ja i tak szoberwałem za to. Że zgodziłem się na więcej niż proponowano pierwotnie. Wtedy mieliśmy jeszcze towarzyszy ze Związku Radzieckiego na karku. Takie były wówczas realia, te 33 lata temu, panie Nie, Oczywiście, dzisiaj można być znacznie bardziej bezkompromisowy i żądać znacznie więcej. Rzeczywiście, chwała, że choćby w ten połowiczny sposób została pamięć o naprawdę wiernym żołnierzu niepodległej uczciowo. Panie profesorze, co możemy zrobić obecnie więcej dla pamięci generała Fieldorfa? Bo faktycznie generał Fieldorf ma ulicę w Warszawie, niby się trochę o nim wie. Pan napisał książkę. Ja mam tu przy sobie książkę pana Leszka Zachuty i Wali Fieldorf. Film nakręcono. nakręcono. Przygotowujemy audycję. I co więcej, żeby słuchacz, który występuje w imieniu, jak twierdzi, pewnej. Grupy kombatantów, bo on co prawda mieszka w Ostrowęca, ale pochodzi z Kresów, jak mówi, podkreślając to, był usatysfakcjonowany. Nawet największy symboliczny pogrzeb chyba nie zastąpi głębszego upamiętnienia. Ja mam nadzieję, że ta pamięć będzie żyła. Zawsze mile wspominam integracyjną szkołę społeczną podstawową numer 18 w Milanówku, noszącą imię właśnie. Generała Fjeldorfa. I takich szkół jest szczęśliwie kilka. To jest właśnie ta najlepsza pamięć idąca w nowe pokolenie. Trochę w tym wszystkim mnie boli to, że czasem mówi wielu Fjeldorf, tak literalnie wymawiając nazwisko generała A, za tym idzie ten brak wiedzy. Kim był ten człowiek? Trzeba po prostu ciągle pokazywać takie osobowe metry. To jest ten wzorzec. To jest, jak tak powiedzieć, literacko Herbert w mundurze. A propos tegoż Fjeldorfa, to mogę się powołać również na tych, którzy twierdzą, że Polacy o niepolskich nazwiskach byli właśnie prawdziwymi patriotami. Generał Franciszek Kleberk. Generał Wiktor Tome, to najwybitniejsi generałowie wojny naszej obronnej. To ja z przyjemnością jeszcze dodam mojego najbardziej ukochanego poetę, Heszelesa. No, oczywiście. Tak. Czy chociażby dowódca marynarki wojennej Józef Unruk, który tak. był w pierwszym pokoleniu Polakiem. Więc to, że właśnie August Emil Fildorf nosił trochę niepolskie nazwisko. To może właśnie potwierdza tę regułę, że był właśnie prawdziwym, wspaniałym Polakiem, jak wspomniany przez pana Heszeles. Jest to krzepiące, że Polskość jest tak atrakcyjna i tak bardzo pięknie się objawia, chociaż niestety tragicznie.